Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł Dobrzański. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie krokiety z kapustą, suszonymi grzybami w dwóch panierunkach. Oglądaj do końca. W dzisiejszym odcinku na również Waszą prośbę krokiety. Krokiety klasyczne z kapustą kiszoną i z podgrzybkami, ale w trochę innej wersji, dlatego że nie w zwykłej bułce tartej, ale w bułce z chleba razowego, z dobrego chleba. A druga opcja, płatki kukurydziane, pestki słonecznika i siemielniane. Więc tak naprawdę możesz zmodyfikować ten przepis i zrobić go w swojej wersji. Wystartuję od podsmażenia cebuli, dodam suszone grzyby. Tą wodę, którą masz z suszonych grzybów, możesz użyć do na przykład gotowania kapusty. Ja już mam kapustę ugotowaną, gotowałem ją w wodzie, od zimnej wody. Pamiętaj, żeby gorzkie olejki eteryczne wyparowały, musisz ją gotować od zimnej wody. Gotujesz do miękkości. Próbujesz też wcześniej, aby kapusta nie była za bardzo kwaśna. Jeśli jest bardzo kwaśna, musisz ją przepłukać przynajmniej jeden raz. Więc startuję od przygotowania cebuli. Kroję cebulę w kostkę. Na rozgrzaną patelnię dodaję masło klarowane, na którym będę smażył cebulę, potem grzyby i następnie kapustę. Nie oszczędzaj. Dodaję troszkę soli, żeby mi szybko nie ściemniała. Na drugiej patelni będę smażył naleśniki. Naleśniki, pamiętajcie o tym, żeby nie były grube i najlepiej jest wysmażyć, poukładać jeden na drugim po to, żeby trzymały temperaturę, bo jeżeli Wam wyschną i wystudzą się, trudniej będzie Wam się zwijało krokiety. A nam zależy na tym, żeby to ciasto i naleśniki były sprężyste i żeby łatwo przebiegał proces zwijania. Dodaję masło klarowane na patelnię. Tutaj też nie przywiązujemy jakiejś strasznej uwagi do ilości tłuszczu. No jasne, żeby nie było zbyt dużo, ale nadmiar tego tłuszczu wyląduje w cieście. Na silnie rozgrzaną patelnię nalewam ciasto naleśnikowe i szybko rozlewam po patelni, żeby pokryć całą powierzchnię. Ciasto oczywiście przygotowałem wcześniej i jeśli chciałbyś znaleźć link do tego ciasta, to proszę kliknij tutaj. I teraz już do kolejnego naleśnika nie dodaję tłuszczu, bo mam go dość sporo w cieście. Paweł? Słucham. A krokiety można zrobić z jakimś innym nadzieniem? Oczywiście. Kwestia dowolności. Możecie zrobić z kaszą na przykład jaglaną i z grzybami, z kaszą gryczaną i z boczkiem. Dzisiaj jest wersja wegetariańska, wy możecie zrobić klasyczne z mięsem albo na przykład z jagnięciną duszoną z pomidorami. Zawinąć, opanierować w dowolny sposób. Cebula podsmażona jest lekko złota. Dodam grzyby. Te grzyby możesz posiekać, możesz je zmielić. Ja wolę, żeby były naprawdę dobrze wyczuwalne. Dosypuję. Delikatnie podsmażę kilka minut grzyby, a w międzyczasie cały czas smażę naleśniki. Do grzybów jeszcze za chwilę wyląduje kapusta ugotowana, kiszona. Jak widzicie, naprawdę dobrze podsmażyłem tą kapustę z grzybami. Myślę, że ona się smażyła spokojnie jakieś 10 minut. Dodaję soli i pieprzu. Ale na przykład, gdybyś uznał, że ta kapusta może być troszeczkę większa, nie? To możesz sobie dodać na też tej wody z grzybów suszonych, której, proszę Cię, nie wylewaj, bo warto ją wykorzystać. Wszystko dokładnie zbieracie starannie. Tak mnie moja babcia Helcia nauczyła, nic nie może zostać. Albo prawie nic. Możecie poczekać, aż farsz wystygnie, możecie zrobić na ciepłym. Ja już startuję, dla mnie czas jest cenny. Proszę bardzo, dwie łyżki farszu. To, jak gruby będzie krokiet, zależy tylko i wyłącznie od Was. Lepiej najpierw zróbcie sobie mniejszego, a potem zawsze możecie dołożyć, bo jak nałożycie za dużo, to Wam naleśnik może pęknąć. Czyli tak, nakładam w tej części taki prostokąt farszu, zakładam boki. Bardzo proszę, żebyś zwrócił uwagę na to, żeby ta odległość tutaj była równa, czyli możesz, tak to będzie mniejszy, tak będzie większy, jakiś centymetr odległości. Zakładasz tak do połowy i teraz podciągasz cały czas rolując, dobra? I wtedy, zobacz, on będzie jędrny i sprężysty. Ciach, ciach, ładny, uformowany krokiecik, ok? Zawsze kładziesz go na spodzie, tutaj na końcówce, on się potem dobrze sklei i nie będzie się rozkręcał. Robię następny. Działamy. I koniec z krokietami, w sensie takim, że panierujemy. Masło oczywiście. Ląduje na patelni krokiecik, mąka pszenna,
dobrze równo, nadmiar strzepujecie, nie może być. Jeśli dacie za dużo mąki, to potem ten farsz może się Wam odkleić. I na wolnym ogniu smażymy, przewracamy na cztery strony, żeby z każdej strony był ładnie i równo obsmażony. Pozostałe krokiety smażą się, a ja już przygotowuję zrobione i usmażone krokiety do wydania. Pokroję je na trzy części i jednego podam w całości. Krokiety świąteczne już przygotowane i gotowe. Ja jeszcze bardzo chętnie spróbuję, jak smakuje krokiet. Słuchajcie, jest kwaśny, jest pikantny, jest chrupiący. Na pewno będzie pasował do Waszego świątecznego stołu. Mam nadzieję, że przygotujecie go w swoim domu i napiszecie, jak Wam smakował. Albo może jakąś inną wersję zastosujecie i też opiszecie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować i zalajkować mój kanał. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa! A jeśli masz ochotę na przygotowanie innego świątecznego przepisu, to kliknij tutaj.